Cześć, witam na naszym kanale. Dziś będziemy zwiedzać Ishigaki, czyli jedną z południowych wysp na terenie Japonii. Zapraszam. Wybraliśmy się tam na początku maja. I niestety, pogoda nam nie sprzyjała. I na domiar złego, Jun miał skaleczoną nogę i zapomnieliśmy naszego bagażu w drodze do Ishigaki. Tak, brawo my. Przez 4 dni mieliśmy zwiedzać całą wyspę rowerem, no ale niestety pogoda nam nie sprzyjała, więc wypożyczyliśmy auto. Japonia jest bardzo ciekawym krajem. Jeżeli pojedziemy na północ, będzie dość chłodno. W Tokio będziemy mieć taką samą temperaturę jak w Polsce, powiedzmy. A jeżeli pojedziemy na południe, będzie czuć już tropikami. No i proszę, tutaj ananasik z pobliskiej plantacji. I warto również, oczywiście, wyjść na plażę. Na Okinawę najlepiej się wybrać wiosną lub jesienią. Wtedy jest najlepsza pogoda. Przynajmniej mówili tak na internetach. This is from volcano which erupted maybe 2 months ago around Okinawa. And Okinawa has a little bit of it was like full of in the ocean and it came to the beach in a lot of number. Tak. Polotu z angielskiego to ja już nie czuję. Niestety już nie używam tego języka. Na co dzień rozmawiam po japońsku. Zaraz po plaży ruszyliśmy w dalszą drogę. I niestety, Google Maps zaprowadził nas na totalne bezdroża. Jechaliśmy dalej i dalej, a droga była coraz węższa, coraz bardziej dzika. Chcieliśmy zawrócić, ale nawet nie było miejsca, żeby zawrócić, więc pojechaliśmy dalej. Okazało się to dobrym wyborem i odbyło się bez pchania auta. Na szczęście. Zaraz po tej pięknej, wyboistej drodze znaleźliśmy drogę asfaltową i ruszyliśmy w dalszą trasę. W końcu dotarliśmy do plaży, w której chcieliśmy wejść do morza. Niestety padało, no ale cóż zrobić. Znów na plaży znalazłam te kamienie wulkaniczne. Ciekawą rzeczą z tymi kamieniami jest to, że jeżeli się rzuci je do wody, będą się unosić na powierzchni. Jun miał niestety tą ranę na nodze, więc spasował z wejścia do wody. No ale ja musiałam. Nie ma, że pada. Wchodzimy. Zaraz po plaży pojechaliśmy coś zjeść. I pierwsze na ruszt ruszyły smakołyki z Okinawy. Ale były takie sobie. Zapomniałam wspomnieć. Oddaliśmy nasze wypożyczone auto i wypożyczyliśmy nasze rowerki. Bo już nie padało i nie miało padać w kolejnych dniach. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A dziś udało nam się zobaczyć najdalsze zakątki na wyspie. A tu znów kolejne wyjście na plażę, bo tego nigdy dość. No i ładny zachód słoneczka. Kolejnego dnia wybraliśmy się na tą samą plażę, z której oglądaliśmy zachód słońca. Spędziliśmy tam trochę czasu, a zaraz potem ruszyliśmy w dalszą trasę naszymi rowerami.
to iruju z kabandy. I ma GoPro no. Nie pojechaliśmy dość daleko. Znów zaczęło padać. Tak to jest już z tymi wyspami. Czasem słońce, czasem deszcz. I żeby nie marnować czasu, znów ruszyliśmy w drogę. Tym razem w deszczu. Zrobiliśmy mały pit stop w kombini na kawusie. I akurat przestało padać. This is brown sugar, and actually the plant of it. Thank you for your attention. That was a great in Ishigami style. Maybe in Okinawa style. Po przejażdżce rowerowej zatrzymaliśmy się na plaży, choć to nie był główny cel naszej wycieczki dzisiaj. Ishigaki jest przepiękną wyspą, z niebieściutką wodą i malowniczym niebem. Najedliśmy się do syta i ruszyliśmy zaraz potem na kajakowanie. Spływ kajakiem wraz z osobą oprowadzającą kosztuje mniej więcej 100 zł od osoby. Nakremowałam się kremem z filtrem tego dnia, także mnie tak strasznie nie zjerało, nie licząc stópek, które niestety ominęłam. Jun się nie nakremował. I wiecie, jak się to skończyło. Nie wiem, czy zawsze jest tutaj taka woda, ale możliwe, że po deszczu właśnie tak to tutaj wygląda. Nasz przewodnik nie tyle co nam opowiadał o faunie i florze, ale również robił nam zdjęcia. Nasz spływ kajakiem był oprowadzony w języku japońskim, ale zdziwiło mnie to, że na Ishigaki bardzo często gęsto sprzedawcy albo inne osoby zwracały się do mnie po angielsku. Możliwe, że są przyzwyczajeni do Amerykanów, którzy spędzają tutaj wolny czas. Spływ kajakiem był warty swojej ceny. Dużo się nauczyliśmy, no i troszeczkę się poruszaliśmy. Nasz przewodnik powiedział, że ta rzeka łączy się z morzem, dlatego mogą pojawiać się tutaj rekiny. Na szczęście powiedział to na sam koniec naszej wycieczki. A czy wy chcielibyście przyjechać na Ishigaki albo w inny rejon Japonii? Piszcie w komentarzach. Ishigaki to bardzo mała wyspa, także polecam tutaj polecieć na kilka dni. To wystarczy, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje.
to będzie koniec naszego filmiku, także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.